Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o rzeczy, która wzbudza chyba największe zainteresowanie na stacji filtrów. Mowa tu oczywiście o filtrach powolnych. Na stacji filtrów znajduje się 36 filtrów powolnych. Są to budynki przykryte sklepieniem żaglowym, wykonane z całości z czerwonej cegły, które prawie nieprzerwanie od 1886 roku filtrują wodę dla mieszkańców Warszawy. Są to jedyne tego typu konstrukcje na całym świecie, które do dzisiaj pełnią funkcje technologiczne dla mieszkańców miasta. Jak one dokładnie działają, zaraz się dowiemy. Filtry powolne powstały w latach 1883-1926 według projektu Williama Lindleya. Usytuowane są w 6 rzędach, a każdy rząd tworzy tzw. grupę filtrów, mającą wspólny kanał zasilający filtry w wodę, która trafia tu po procesie ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym. Grupy filtrów są numerowane zgodnie z chronologią powstawania. Powierzchnia jednego filtra to 2098 m2. Woda przepływa grawitacyjnie przez duże piasku, żwiru oraz kamieni z prędkością około 10-20 cm na godzinę. Cały proces trwa do 8 godzin. Zachodzą tutaj procesy zarówno fizyczne, jak i biologiczne. Na powierzchni złoża rozwijają się pożyteczne mikroorganizmy, tworzące tzw. warstwę biofilmu. Współtworzą one oczyszczanie i stabilizację wody podczas filtracji. Poniżej na warstwie piasku zachodzi filtracja mechaniczna, między innymi poprzez sorpcję usuwane są głównie tlenki żelaza i manganu. Warstwa żwiru i kamieni tworzy rusztowanie dla złoża piaskowego, a na dnie filtrów znajduje się układ kanałów zbiorczych, które odbierają przefiltrowaną wodę i kierują ją do zbiorników wody czystej. Na końcu procesu woda jest jeszcze dezynfekowana niewielkimi dawkami dwutlenku chloru, by zapobiec wtórnemu zanieczyszczeniu. Po wejściu do środka widzimy charakterystyczne sklepienie żebrowe z czerwonej cegły. Cegły, która jest pozbawiona tak zwanej części merglowej, dzięki czemu przetrwała ponad 130 lat pracy w ciężkich warunkach dużej wilgotności. Sukcesem XIX-wiecznych warszawskich filtrów jest właśnie jakość zastosowanych materiałów oraz niesłychany jak na tamte czasy proces kontroli jakości dostaw. Każda porcja cegieł sprowadzonych z cegielni była poddawana drobiazgowemu sprawdzeniu pod kątem jej wykonania, wskutek czego świetnie spełniają swoje funkcje bez żadnych dodatkowych zabiegów konserwatorskich. Każdy filtr przynajmniej raz w roku jest czyszczony i poddawany dezynfekcji. Pracownicy monitorują jego pracę 24 godziny na dobę, natomiast raz na jakiś czas filtr musi być poddany gruntownej renowacji. Polega to na usunięciu złoża i usypaniu go na nowo. 100 lat temu taka wymiana piasku odbywała się nawet kilka razy w roku. Chwilami brakowało rąk do pracy. W czasach powojennych do wymiany piasku angażowano nawet skazańców więziennych, czy też studentów z praktyk. Obecnie praca filtrów jest monitorowana i kontrolowana przez cały czas. W stacji filtrów każdego dnia uzdatnionych jest ponad 200 milionów litrów wody, czyli ponad połowa dziennego zużycia wody mieszkańców. Filtry powolne są wyjątkowe z wielu względów. Łączą walory estetyczne i użytkowe. Dobór trwałych materiałów, nadzór konstrukcyjny i walory estetyczne sprawiają, że będą służyć mieszkańcom Warszawy przez wiele, wiele kolejnych lat. Mam nadzieję, że udało mi się Was oczarować pięknym filtrów powolnych. Dajcie mi znać, co o nich sądzicie w komentarzach. Cześć!